sprzedaż używanych książek na Amazonie tutaj w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii, no ale opieramy się teraz na Wielkiej Brytanii. Tu w Wielkiej Brytanii jest bardzo proste, bo możesz setki albo nawet tysiące książek miesięcznie pozyskać, czasem nawet za darmo. Znowu to są kolejne, czasami nawet paręset funtów, kolejne paręset funtów, które jesteście w stanie wyciągnąć miesięcznie. No witam wszystkich serdecznie, Marcin Szymański. No jesteście na kanale Marcin Szymański. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki prosty vlog, a tak naprawdę taka pogadanka. Chciałbym tutaj parę rzeczy Wam powiedzieć na temat możliwości jakiegoś tam rozwoju biznesowego w UK, w Wielkiej Brytanii. Nagrałem bodajże 2 albo 3 odcinki, moi drodzy, na temat tego, co ja robię tutaj w Wielkiej Brytanii, czym ja się zajmuję, jak zarabiam. Mówiłem tutaj o pracy na Amazonie, a konkretnie o sprzedaży książek na Amazonie, bo ja się tym między innymi zajmuję. I zauważyłem, że było spore zainteresowanie. Sporo osób tam napisało komentarze, sporo osób polajkowało i generalnie ten film się fajnie klikał i wyświetlał. No więc pomyślałem, że fajnie będzie nagrać dla rodaków taki film, a szczególnie dla tych osób właśnie, które pracują gdzieś na etacie, a chciałyby sobie dorobić albo po prostu zmienić pracę na etacie na jakiś tam własny biznes, a nie mają za bardzo pomysłu albo nie mają pieniędzy. Dlatego zdradzę Wam, jak ja to zrobiłem i dokładnie Wam mniej więcej powiem, czym się zajmuję. Sprzedaż używanych książek na Amazonie tutaj w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii, no ale opieramy się teraz na Wielkiej Brytanii. Tu w Wielkiej Brytanii jest bardzo proste, bo możesz setki albo nawet tysiące książek miesięcznie pozyskać, czasem nawet za darmo. I zupełnie nie żartuję, bo wystarczy, że na przykład dasz ogłoszenie gdzieś tam w grupach facebookowych. A więc no, wystarczy, że po prostu rzucisz jakieś swoje ogłoszenia, jakieś hasło na zasadzie masz niepotrzebne książki, chcesz się ich pozbyć, ja przyjadę, odbiorę od ciebie. Ja się tak poogłaszałem i cały czas się tak ogłaszam. To na Facebooku, to na Gumtree, to na Emito, to przy różnych tam lokalnych i nielokalnych portalach, bo ja jestem w stanie nawet teraz, powiedzmy, gdzieś dalej pojechać do sąsiedniego miasta, żeby od kogoś odebrać. Kiedyś rzuciłem takie hasło na Facebooku i odezwał się facet z Glasgow. Ja jestem w Edynburgu, Glasgow jest oddalone jakieś 80, powiedzmy, kilometrów od Edynburga, 70, 80, no mniej więcej coś w tym rodzaju. Odezwał się facet, że ma 400 książek, tak po prostu do wyrzucenia. No, nie pytałem, dlaczego on te książki chce wyrzucić, dlaczego się chce ich pozbyć. Po prostu pojechałem i wziąłem te 400 książek od niego. I zachęcam Was do tych 2 odcinków o Amazonie, które nagrałem, które w opisie właśnie znajdziecie linki do tych odcinków. Tam szczegółowo pokazuję, jak się zarejestrować na Amazonie, ile to kosztuje, jak pozyskiwać książki, jak szukać, które książki wybierać, a które odrzucać. Tam macie szczegółowo to opowiedziane i pokazane wizualnie. I podkreślam jeszcze raz, ja nie sprzedaję, jeszcze raz albo pierwszy raz, no w każdym razie podkreślam, ja nie sprzedaję żadnych kursów i na tym kanale, na którym mnie teraz oglądacie, nigdy nie będzie nic sprzedawanego. Wszystko, co tutaj otrzymacie, to zawsze będziecie tu otrzymywać za darmo, bo ja się po prostu nie zajmuję sprzedażą kursów. No dobrze, ja tam w swoim życiu jakieś kursy zrobiłem i trochę tam tych kursów sprzedałem, też tam troszkę mentoringiem się zajmowałem, ale już tego nie robię, więc wszystko, co tutaj macie, znajdziecie za darmo. No i tak jak mówię, sprzedaż książek na Amazonie to jest, możecie to potraktować jako dodatkowy biznes, a możecie to potraktować jako szansa na narzucenie etatu w przyszłości, bo możecie tyle zarobić, jeżeli włożycie w to więcej pracy niż ja wkładam, no bo ja nie wkładam jakby 100% pracy w te książki na Amazonie, ponieważ zajmuję się tam jeszcze innymi biznesami, małymi biznesami, o których zaraz powiem. Więc no jakby nie mam czasu, nie, żeby 100% włożyć w te książki, ale ja wkładam mniej więcej
30 godzin miesięcznie w sprzedaż książek na Amazonie i w tych 30 godzinach jest pozyskiwanie tych książek, przygotowywanie ich do sprzedaży i sama sprzedaż, prowadzenia konta i na Instagramie. No i ja wiem, że w tym momencie to zabrzmiało może troszkę jak jakaś, nie wiem, fantastyka, bo pewnie słyszeliście zewsząd, że na Instagramie zarabia się pieniądze, ale robią to głównie celebryci, jakieś osoby znane, nie wiem, aktorzy, piosenkarze, modelki i tak dalej. No i zgadzam się, no takie osoby, o których wspomniałem, mają ogromne profile instagramowe, gdzie mają tam po 1 000 000, 2 000 000 followersów, a niekiedy o wiele, wiele więcej. I takie osoby rzeczywiście zarabiają naprawdę bardzo duże pieniądze. Natomiast ja celebrytą nie jestem, ale każdemu polecam rozwinąć kanał na Instagramie, bo w UK możesz monetyzować kanał na Instagramie. Z tego co wiem, to na razie tylko w kilku krajach. To na pewno są Stany Zjednoczone, to na pewno jest Wielka Brytania i to na pewno jest Australia. To są trzy kraje, w których Instagram może wyświetlać reklamy na Twoich postach i płacić Ci za to, że ktoś klika w te reklamy, że ktoś ogląda te reklamy. I to są trzy kraje na pewno. Na pewno to się rozszerzy stopniowo na cały świat, tylko to jest dość taka, bym powiedział, nowość na Instagramie, więc Instagram jakby bada tą sferę, nie? Jakby bada tą sferę na razie. Także w UK jest to możliwe, w Stanach Zjednoczonych jest to możliwe i w Australii jest to możliwe, a reszta krajów nie jestem pewien, czy są jeszcze jakieś kraje. Więc mieszkasz w UK, możesz monetyzować swój Instagram, ja to robię od początku czerwca, od końca maja, bo jakoś tak mniej więcej w UK się to rozpoczęło, gdzieś chyba początkiem czerwca, jak dobrze pamiętam, także to już trzeci miesiąc, albo dopiero trzeci miesiąc monetyzuję Instagram. I moi drodzy, to jak będziecie monetyzować i ile możecie zarobić na monetyzacji Instagrama, to zależy właśnie od wielkości waszego kanału, a bardziej od zaangażowania waszych followersów, waszych obserwujących, ponieważ możesz mieć, nie wiem, 200 tysięcy obserwujących, ale zaangażowanie może być bardzo niskie, więc twoje filmy na Instagramie będzie oglądać bardzo mała ilość ludzi i tak naprawdę nie zarobisz nic na tej reklamie albo jakieś bardzo małe pieniądze. A możesz mieć, nie wiem, 50 tysięcy followersów, ale oni będą bardzo zaangażowani, więc będą bardzo oglądać Twoje filmy, a jak będą bardzo oglądać Twoje filmy, to algorytmy Instagrama będą Twoje filmy wyciągać do góry i będzie je widzieć bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, nawet mnóstwo osób poza Twoimi followersami. W związku z tym reklama będzie klikana, wielokrotnie odtwarzana i tym samym zarobicie lepsze pieniądze. Polecam Wam rozwijanie Instagrama również. Nadal nie jest za późno, żeby rozwijać Instagrama. Jeżeli masz jakiś dobry pomysł, mogę nagrać o tym film następny, żeby Wam powiedzieć o najlepszych możliwych pomysłach. No tak na szybko powiem, co ja robię. No ja wstawiam posty. Ja stawiałem posty takie motywacyjne, takie stricte biznesowe wcześniej, ale od paru miesięcy zacząłem stawiać takie posty bardziej inspirujące, takie po prostu mówiące o pozytywnym rzeczy, o życiu. Posty, które pokazują różne pozytywne historie, inspirujące historie. Takie coś lepiej się klika. Zresztą ja osobiście sam wolę takie oglądać, bo tych postów biznesowych typu zarabiaj miliony, wstawaj rano, zarabiaj miliony, to rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I takie posty właśnie nawiązujące do pieniędzy, do luksusu, to generalnie tego jest za dużo. Tego jest strasznie dużo na Instagramie i to już się nudzi. Kolejnym biznesem, którym ja się zajmuję, no to jest sprzedaż na eBayu, ale tutaj nie mam jakichś tam wielkich osiągnięć. Natomiast na eBayu, no to generalnie jakby odnieść się do Polski, no to jest taki odpowiednik Allegro, no dobrze o tym wiecie. Także na to samo wychodzi, co sprzedaż na Allegro. No co ja tutaj sprzedaję na eBayu?
Również pozyskuję różne rzeczy z tych, używane rzeczy przede wszystkim, przeważnie używane rzeczy, jakiś sprzęt elektroniczny, artykuły gospodarstwa domowego, trochę ciuchów, trochę jakichś butów. Czasem też parę książek na eBayu sprzedam, bo są takie książki, które sprzedadzą się lepiej na eBayu, a nie na Amazonie. Więc po prostu odwiedzam różne te punkty, charity shops. Kupuję tam taniej jakieś używane rzeczy, które wiem, że się na eBayu sprzedadzą, bo tam wcześniej mniej więcej śledzę statystyki, co się sprzedaje. Więc znowu to są kolejne, czasami nawet paręset funtów, kolejne paręset funtów, które jesteście w stanie wyciągnąć miesięcznie. A więc no, kolejny biznes, przejdźmy do kolejnego, bo widzę, że już ten film bardzo długo trwa, nie chcę, żeby był jakoś zbytnio nudny. Kolejny, moi drodzy, biznes to jest dropshipping. Jeżeli ktoś wie, co to jest dropshipping, no to jeżeli wiecie, co to jest dropshipping, no to tak jakby nie musicie, powiedzmy, dalej oglądać. Natomiast nie będę się tu zajmował w szczegóły, ale dropshipping to nic innego jak sprzedaż, jak bycie, powiedzmy, pośrednikiem. Budujesz sobie swój sklep internetowy gdzieś tam, nawet czasami na darmowej platformie. Powiedzmy, bierzesz sobie Shopify, tam masz bezpłatny plan, tam masz jakiś basicowy plan, czy tam na jakichś polskich odpowiednikach Shopify, zapomniałem, jak się te polskie, Shopla bodajże jest taki polski. No w każdym razie jest tych portali do budowy sklepów internetowych dużo i są gotowe, że tak powiem, te całe projekty, także nawet nie musisz się znać na programowaniu. Ja się nie znam na informatyce, ja po prostu skorzystałem tam z gotowych jakby szablonów, trochę tam od siebie trzeba oczywiście powklejać jakiś zdjęć tekstu i na początku mi to zajęło, nie wiem, chyba 3 albo 4 dni zbudowanie takiego sklepu, a teraz jestem w stanie w 3 godziny zbudować tak zwany jednoproduktowy sklep. I dropshipping polega na tym, że produkt nie jest twój, ty po prostu jesteś pośrednikiem i ty jesteś pośrednikiem z jakąś hurtownią. Jeżeli poprzez twoją stronę sprzeda się jakiś produkt, to automatycznie on zostaje wysyłany z hurtowni do twojego klienta i ty dostajesz jakąś tam prowizję. Nie jest to do końca takie proste, jak ja tutaj mówię. Dropshipping był dużo jakby łatwiejszy te 10 czy 15 lat temu, kiedy nie było jeszcze dużo dropshipperów i tak naprawdę byle co sprzedawałeś się sprzedało, ale nadal jest to możliwe i nadal jak poświęcisz tam kolejne kilka godzin, czy tam nie wiem, 2 godziny dziennie, to nadal możesz coś tam sprzedać i tam kolejne parę stówek dorobić. Z tym, że dropshipping ma jedną jakby wadę. Jeżeli nie masz rozwiniętych social mediów gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku czy jakiegoś rozwiniętego kanału na YouTubie, gdzie możesz polecać produkty, to musisz płacić za reklamę, bo nikt nie zobaczy twojego sklepu. Nikt nie zobaczy twojego sklepu, bo sklepów internetowych powstaje kilkadziesiąt chyba, czy tam kilkaset tysięcy dziennie na całym świecie. Więc jeżeli nie wypromujesz swojego sklepu w jakiś sposób, to nikt po prostu cię nie zauważy, choćbyś miał najlepszy i najtańszy produkt. Więc tutaj już musisz płacić za reklamę. Osobiście polecam reklamę na Facebooku. Też mogę zrobić o tym film, jeśli chcecie, bo jest to stosunkowo tania reklama nadal. Jeszcze jest tania, bo w przyszłości może zdrożeć. Jest to stosunkowo tania reklama i jest to reklama, która jest naprawdę skuteczna. Facebook ma bardzo dużą społeczność, zaangażowaną społeczność, więc jak macie dobry produkt i zrobicie dobrą reklamę, to możecie w krótkim czasie dotrzeć do naprawdę ogromnej grupy klientów. A więc to jest kolejna rzecz i tutaj też nie trzeba dużych nakładów finansowych na początek, ale już tu trzeba coś włożyć, właśnie już jednak tu trzeba coś włożyć. No nie są to też wielkie pieniądze, bo tam tak naprawdę możesz jakiś tam tani abonament za założenie sklepu internetowego typu 40 czy 50 zł, możesz znaleźć takie abonamenty miesięcznie. No i tam na reklamę jednak te kilkaset powiedzmy złotych czy kilkaset funtów, jak mówimy tu o sklepie w systemie dropshipping w UK, to trzeba jednak poświęcić już
te kilkaset, powiedzmy, złotych w Polsce, czy tam kilkaset funtów tutaj w UK. Więc to już tak specjalnie na ostatnim miejscu wspomniałem o tym biznesie, bo nie jest to biznes, który można od zera, bez inwestycji jakby rozpocząć. Słuchajcie, zapraszam do komentarzy, dajcie mi znać, o czym byście chcieli usłyszeć, czy któryś z tych tematów, które dzisiaj wymieniłem, czy któryś z tych biznesów, o których dzisiaj powiedziałem, czy chcielibyście coś więcej o tym usłyszeć, czy chcielibyście, żebym zrobił może jakiś darmowy kurs dla Was i tak, nie wiem, szczegółowo o czymś powiedział, po prostu dajcie znać. Jak będzie zainteresowanie, to ja chętnie się podzielę z Wami większą wiedzą. No to trzymajcie się i do usłyszenia.